Dziś spróbujemy stworzyć przestrzenną kompozycję na płaskiej kartce papieru. Zobaczycie, jak przestrzeń buduje się między plamami barw w takiej kompozycji malarskiej. Potrzebne będą kartka papieru. Ja akurat użyłam drugiej strony plakatu, który jest już nieaktualny. Możecie użyć drugiej strony kalendarza, no jakąś dużą kartkę, którą znajdziecie w domu. Ważne, żeby była z recyklingu. Taśma papierowa, nożyczki, no i coś najważniejszego. To będzie dzisiaj nasze narzędzie. Nie pędzel, nie kredka, tylko stara karta. Stara karta plastikowa, może być karta bankowa albo no jakaś już, której po prostu nie używają wasi rodzice, nie używacie wy. Ważne, żeby była to karta, którą można zużyć do takich celów. No i farby. Malowanie za pomocą takiego narzędzia jak karta wygląda tak. Jest to malowanie intuicyjne. Cały czas patrzymy, obserwujemy naszą kompozycję, dokładamy barw i w ten sposób ją budujemy. Jest to świetne ćwiczenie na zmysł obserwacji, na zmysł kompozycyjny. Zobaczcie, jak na pomocą tego narzędzia można nakładać barwy na siebie, jak one się przenikają, tworząc kolejne kolory. Przestrzeń na papierze jest już zbudowana. Jak zobaczycie, w jaki sposób przenikają się poszczególne pasy barw, jak przenikają się kolory, to będziecie widzieć tą głębię. Dla jeszcze takiego podkreślenia tego efektu przestrzeni proponuję użycie dwóch innych narzędzi, mianowicie pisaka i folii bąbelkowej, z których zrobimy stempel. Stempel to po prostu zawiniątek z folii bąbelkowej, który używamy tak, jak używa się stempel. Ostrożnie odlepcie taśmę, którą przykleiliście obrazek do podłoża, ponieważ ta biała lamówka będzie też wpływała na jakość obrazu.